Drodzy Państwo, ja pół roku temu spotkałem się z Karoliną w warunkach biurowych i ona opowiedziała mi historię, w której jeden z klientów pytał ją, jak podawać koldekę dzieciom. I tak naprawdę zastanowiłem się, no co, wziąć brzeszczot i przekroić tą kapsułkę, tak, bo to jest soft gel, przecież tego się nie da zrobić, to się rozsypie. Teraz nie wyobrażałem sobie dzieciaka, któremu wy wysypujecie witaminę C na kotleta. Nie wiem, na ziemniaki, no na co, no jak, w jaki sposób wy mu to podajecie? To kanapkę z masłem i z witaminą C, to jest bardzo sprytne. I wpadłem na ciekawy pomysł, że powinniśmy spróbować zrobić słodycz, ale nie do końca taki słodycz, o którym potocznie myślimy. Bo cukier jest zły, niedobry, nie powinniśmy go jeść w zasadzie wcale. Więc wpadłem na pomysł, że poskładamy, i opowiem najpierw o witaminkach. Poskładamy witaminę C, liofilizat kolagenu, witaminę D3, K2 i ciekawostka antycyjany ze skórek. I wszystko to wymieszamy w ksylitolu. I stworzymy z tego taką pastylkę, którą można sobie ssać i w ten sposób dzieciak powinien na pewno mieć radość ze spożywania tych suplementów, a wy brak problemu z podawaniem mu tych suplementów. Teraz tak, zaraz zapytacie mnie, no dobra, ale no, co ty dałeś? 100 mg witaminy C, 400 jednostek witaminy D3, 25 K2, przecież to nie są aż tak duże ilości, jakie powinno to dziecko spożywać. No dobrze, ale kto powiedział, że on ma jedną jeść? Poza tym spróbujcie mu to ograniczyć. Więc dla bezpieczeństwa własnego i dziecka może swobodnie zjeść tego 4, 5, 6 sztuk i nic się nie będzie działo. Ksylitol jest bardzo ważną częścią tej pastylki, bo w zasadzie to jest prawie 1 gram tego ksylitolu i to jest czysty ksylitol. Tam nie ma nic więcej. Nie ma żadnych substancji utrwalających, przeciwzbrylających, konserwujących. Nie ma tego słynnego stearynu magnezu, zwanego również solami magnezowymi kwasów tłuszczowych. Tego wszystkiego tam nie ma. Ten antycyjany, o których wcześniej wspominałem, to jest barwnik i smak zarazem. A dodatkowo antycyjany mają silne właściwości przeciwzapalne. Więc udało się poskładać taką pastyleczkę, która ma te wszystkie cechy. Nasz ksylitol pochodzi z Finlandii, jak mówi moja córka, od Fińczyków. I ci Fińczycy od wielu lat produkowali ksylitol, mają niebywałe doświadczenie w tym i próbują im wtórować Chińczycy. Pewnie macie doświadczenie w zakupach ksylitolu, bo wszyscy go spożywacie w ten czy w inny sposób, gotujecie, pieczecie, słodzicie ksylitolem. Natomiast zwróćcie uwagę, bardzo proszę, na ceny ksylitolu w sklepach. Jak pójdziecie do Biedronki, on będzie kosztował 14 zł, to macie pewność, że on jest chiński. Że on jest z kukurydzy, że on jest prawdopodobnie produkowany w sposób przy udziale soli, kwasów, metali ciężkich, bądź też przy udziale pleśni, grzybów i w tenże sposób. A już na pewno kukurydza, która została dostarczona do produkcji tego, jest GMO. Tego wszystkiego Fińczycy nie robią. Jeżeli wiemy dokładnie, co robi witamina C, znamy ją doskonale, znamy doskonale witaminę D3, daj mi jednego. Jeżeli wiemy doskonale, co robi witamina K2, D3, kolagen, to nie wiem, czy do końca mamy świadomość tego, co robi ksylitol. Wszyscy wiemy, że ksylitol ma mało kalorii, że jest zdrowy, i że jest przeciwbakteryjny, tak? Ale zwróćcie uwagę przede wszystkim, na które bakterie on działa. Na bakterie paciorkowca. To te bakterie głównie namnażają się w jamie ustnej. To te bakterie powodują próchnicę. A próchnica to nie tylko zepsute zęby, ale wszystkie te schorzenia, które wymieniłem dalej, w następstwie, tak?
Czyli rozwój próchnicy będzie również mógł powodować zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie trzustki nawet, zapalenie nerek, etc. To wszystko może być spowodowane przez te bakterie paciorkowca. To one powinny wam już powiedzieć, paciorkowiec jest zły. Tak? Wszyscy wiemy, to może się wydarzyć. To jest jeden z moich ulubionych slajdów, bo kiedy na niego natrafiłem i sprawdziłem u Chińczyków, co jest grane, to zrozumiałem, że ksylitol my go nie doceniamy. W Finlandii jest projekt rządowy. Od 12 lat dzieciakom w przedszkolach podaje się po każdym posiłku pastylkę ksylitolową. Takie ksylitolki im się podaje, czyste. I ich badania wykazały, że mają ponad 70% mniejszy udział w próchnicy u dzieci. Tak? I to nie tylko oni. Tam rząd fiński to finansuje. Jak ten ksylitol działa tak naprawdę i co on robi? Wiemy już mniej więcej, co on robi, ale jak działa? Działa dosyć specyficznie. Słuchajcie, te bakterie jedzą ten ksylitol, napełniają swoje brzuszki tym ksylitolem, a to nie jest energetyczne dla nich. Umierają z głodu. Tak, i taki jest mniej więcej mechanizm działania ksylitolu. Co ksylitol potrafi robić, leczyć dodatkowo? Zwróćcie uwagę, on sprzyja redukcji płytki nazębnej, pomaga leczyć zakażenia jamy ustnej, to wszystko w jamie ustnej na razie, potrafi wręcz odwrócić proces próchnicy. Delikatne ubytki, kiedy jest spożywany, potrafi zniwelować. Bardzo istotną kwestią jest to, że myśmy podali to w pastylkach po to, żebyście to mogli ssać, gryźć, ssać, ale trzymać jak najdłużej w jamie ustnej. No właśnie, co robi jeszcze? Wspomaga kolonizację przewodu pokarmowego na zasadzie odwróconej. To znaczy, jak mamy mniej bakterii grama ujemnych, mamy więcej bakterii grama dodatnich, one się łatwiej rozwijają, nie ma tej walki, tak? Na pewno zwiększa przyswajalność wapnia. To też bardzo ciekawa cecha ksylitolu. Ja przekazałem Jarosławowi wiele badań, które w przyszłości będziemy omawiali, bądź też zrobimy z tego skrypt, lub też w uśmiechach Callway będą się pojawiały tego typu informacje. Ja z tych cech chyba najbardziej lubię to zmniejsza łaknienie na cukier. Większość z nas jest uzależniona od cukru, tak? Czyli musimy go jeść, generalnie jesteśmy od niego uzależnieni, zawsze gdzieś tam o 16, 17 do kawki, ciasteczko, coś generalnie musimy spożyć. Ksylitol ma takie działanie, że generalnie zastępuje nam to. Potrafimy odrzucić cukier, bo potrzebujemy jakiejś słodyczy. Tak to mniej więcej będzie działało na zasadzie psychologii. To jest indeks glikemiczny. Ksylitol jest podawany cukrzykom. Cukrzycy mogą swobodnie zjadać słodycze, produkty słodzone ksylitolem. On ma 14-krotnie mniejszy indeks glikemiczny. Wszyscy wiemy, jak działa indeks glikemiczny, tak? Jest wyrzut insuliny przy cukrze i nagły spadek tej insuliny. Ten nagły spadek insuliny powoduje, że nam się strasznie chce jeść. W tym momencie mamy problem, bo zjedliśmy produkty wartościowe, wystarczy nam kalorycznie generalnie do egzystencji, do życia, natomiast okazuje się, że my jeszcze więcej zjemy, bo nam się chce jeść. To powoduje właśnie wysoki indeks glikemiczny. Ksylitol tego nie posiada. Jest bardzo wolno uwalniany do krwi, przez co mamy słodycz, mamy słodkość, a jednocześnie nie mamy wyrzutu insuliny. Dziękuję bardzo.